Widzieliście to? Klient wczoraj przyszedł wieczorem. No cóż, i uznał, że za mało. Za mało dekoracyjnie. No to wymyśliliśmy spękania. Mam nadzieję, że sąsiedzi mnie tutaj nie spalą na stosie za te wczorajsze wieczorne głośne nawalanie tej ściany. No cóż, no. Trzeba dostosowywać się do pomysłów klienta. Te spękania, które widzicie, będziemy robić jeszcze na złoto. No i cóż, no to zobaczymy, no, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będzie fajnie, że nie przedobrzymy, że nie okaże się to trochę za bardzo kiczowate. Zobaczymy. Na tą chwilę sobie zagruntowałem ścianę, żeby po prostu te złoto nie chłonęło za bardzo, żeby można było je troszeczkę przetrzeć, żeby to wyglądało trochę bardziej tak naturalnie, a nie tylko pomalowane złotą farbą kreski. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Biorę pędzel i maluję. Jak trzeba, to trzeba. Zestaw bojowy jest. Złota farba, gąbka, pędzel. Zacznijmy działać. Postaram się delikatnie pędzelkiem pomalować w bruzdach, a to, co będzie jakoś jakiś nadmiar, zetrę wilgotną gąbką. Miejmy nadzieję, że się uda. No nic, niestety muszę Was przeprosić, bo będę musiał stanąć pielecami i to dokończyć. Także za chwilkę zobaczycie efekt moich zmagań z tą ścianą. Mamy położony tynk, mamy odbite szablony, na życzenie klienta mamy również zrobione spękania. Wszystko ozłocone, czas nadać kolor. Masę kolorystyczną położymy pędzlem, ruchami krzyżowymi. Czyli nie kładziemy w ten sposób, nie kładziemy w ten sposób, tylko takimi ruchami krzyżowymi. Zresztą zaraz pokażę. Bierzemy sobie trochę masy, nie za dużo, i nakładamy ją w formie takich ruchów krzyżowych. Po około 15-20 minutach od położenia masy kolorystycznej zaciągamy, przycieramy ją pacą. Wtedy takie drobne grudki, które mamy w tej masie kolorystycznej, rozgniotą się i spowoduje to taki wygląd dodatkowego postarzenia, taki bardziej rustykalny efekt. Jak widzieliście, nie przejmowałem się w ogóle, nakładałem masę wszędzie, nawet w miejscach tych naszych złotych spękań, jak również na mandale. Chodzi o to, żeby stworzyć taki efekt postarzenia troszeczkę takiej starej ściany. Dlatego nie przejmujemy się tym, nakładamy masę po całości. Po 15-20 minutach przygładzamy. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Po około 20 minutach, czyli tak właśnie mniej więcej tyle czasu mi zajęło położenie reszty koloru, ta nasza część już troszeczkę przyschła i zaczynamy ją modelować pacą. Tą samą pacą, na którą nakładaliśmy tynk. Robimy to w taki właśnie sposób. Rozgniatanie masy kolorystycznej pacą powoduje, że robi nam się jednolita powłoka oraz osiągamy zamierzony efekt takiego naturalnego postarzenia tej ściany. Jak masa wyschnie, będzie to jeszcze dodatkowo lepiej widoczne. Pojawi się kontrast i stworzy się rzeczywiście taki efekt starej ściany. Mamy położony kolor. Teraz czas na kropkę nad i, czyli bianko. Bianko to taka sama masa jak ta, którą położyliśmy w kolorze, z tym, że w wersji białej. Nakładamy praktycznie identycznie tak samo, jak nakładaliśmy kolor. Pędzlem, ruchami krzyżowymi i później przygładzamy pacą. Z tym, że różnica jest taka, że bianko kładziemy tylko gdzieś tak w wybranych miejscach, żeby stworzyć jeszcze troszeczkę większą
większy kontrast i dodatkowo wzbogaci nasz efekt dekoracyjny. Nakładamy. Bianko podczas położenia będzie wyglądało, jakby było intensywnie białe. Natomiast jak wyschnie, to będzie tylko lekka biała mgiełka. Moi drodzy, tynk zrobiony, efekt jest, klient zadowolony, a to w mojej branży najważniejsze. Teraz czas na niespodziankę. Niespodzianką jest 10% rabat na zakup tego typu materiału. Jeżeli podoba Ci się ten efekt, jeżeli chcesz mieć to u siebie w domu, napisz do mnie maila na adres kordys.adam@vp.pl, w tytule wpisując Adam Malarz Bizantyjski, wysyłacie mi ilość metrów. Ja robię Wam rabat w wysokości 10% na zakup tych materiałów i materiał idzie do Was. Jeżeli potrzebujecie oczywiście kogoś do pomocy, wykonawcę, nie ma sprawy, piszcie również do mnie. Podeślę Wam namiary na fajnych fachowców, którzy zrobią taki efekt dekoracyjny. Jest też taka furtka na zasadzie zrób to sam, możesz sobie kupić taki materiał, możemy się umówić i zrobimy ten efekt wspólnie. Zrobimy sobie taki jeden odcinek, gdzie
Ty będziesz jako klient kład, ja będę jako wykonawca, instruktor dawał instruktaż i zrobimy taki ciekawy odcinek wspólnie. Może być zabawnie. Myślę, że jest to fajna, ciekawa forma zabawy i dekorowania swojego wnętrza. Moi drodzy, to wszystko na dziś. Spędziliśmy parę, można powiedzieć, dni na stworzenie tego tynku wspólnie. Mam nadzieję, że się Wam podobało i że dużo się nauczyliście. Wspólnie zrobimy jeszcze wiele efektów dekoracyjnych. Oglądajcie. Moi mili, jak wytrwacie w bólu i w mękach, oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji i subskrypcji. Nie. To musi być perspektywne, a nie wychodzi. Lekki efekt postarzenia, taka masa C over... Jeruna, ludzie... Nie no, kurczaks, po prostu rzeźnia.